garnitur zielonego człowieka. Widziałem wielu perkusistów w Ameryce, kiedy zaczynaliśmy tam grać na festiwalach. Byli bardziej fizyczni. W pewien sposób zainteresowali mnie, tak myślałem. Zrobili na mnie wrażenie. To było prawdopodobnie 7 albo 8 lat temu, ale od tamtego czasu tak naprawdę moje granie trochę bardziej się rozwinęło. Zastanawiam się, czy John chciałby to teraz. To jest rzecz, którą on teraz nosi, ale jest trochę zbyt zabawkowa, jak dla mnie. Możesz zagrać jeden dźwięk na naprawdę tanim kablu, takim, który możesz dostać z paczką płatków śniadaniowych, ale możesz też zagrać inne dźwięki na kamiennym pianinie w hali koncertowej i możesz sprawić, że ktoś będzie płakał. Ale to nie jest dokładnie to samo. A więc co jest istotą? Chodzi o barwę dźwięku, która jest niesamowita. Oops. To jest nienastrojone pianino, na którym nie gra się zbyt często. Przypominam sobie, jak kiedyś siedzieliśmy u Bakersów, to ze strony Tima. Kominek, przytulny, malutki pokoik, a my siedzieliśmy tam wszyscy stłoczeni, matki, ojcowie i dzieci biegające dookoła. Timowi udało się wtedy włączyć radio i puścił je dość głośno. I pamiętam, facet powiedział, numer 19, dzisiaj to Spice Girls. A ja pomyślałem, niesamowite, Spice Girls. Nie pamiętam, co to była za piosenka, ale pamiętam, jak Stooge do niej tańczył. A później były takie głośne werble i... A teraz największa gwiazda muzyki pop, będąca dotąd w ukryciu. Nowy zespół Delirious z ich najnowszym utworem Deeper. I pamiętam ten dźwięk. Tra-na-na-na-na-na. A ja wtedy pomyślałem sobie, to my w radio. That's us on the radio. Sądzę, że kiedy byliśmy w pierwszej dziesiątce z utworem Deeper, to w takim momencie wydawało nam się, że teraz już nic nie może nas zatrzymać. Myślisz, że jesteś niepokonany. Na nowo napełniasz się chęciami. To znaczy uważasz, że teraz naprawdę rozumiesz, co trzeba zrobić, żeby mieć tam swój utwór. A tak naprawdę to nic nie znaczy dla wielu ludzi. Te rzeczy zmieniają się z każdym tygodniem. Ale wtedy myśleliśmy... Dokonaliśmy tego, więc co może nas zatrzymać? Ludzie pytali nas, czym wy w ogóle jesteście? Czy jesteście zespołem uwielbieniowym, czy jesteście zespołem rockowym, czym jesteście? Nie wiemy, jak was określić, do jakiej szufladki was włożyć. A przez ten cały czas nie chcieliśmy być w żadnej szufladce. Uważaliśmy, że ekstra jest być wszystkim. Przypominam sobie naszą pierwszą podróż za granicę, która miała miejsce w czasie, kiedy staliśmy się już pełnoetatowym zespołem. Zostaliśmy zaproszeni wtedy do Ameryki po raz pierwszy i absolutnie wszystko poszło katastrofalnie źle. Jedną z niesamowitych rzeczy było to, że graliśmy w takim wielkim kościele w Kalifornii, dokładnie na jej końcu. I mieliśmy wszystkie nasze produkty, które przywieźliśmy ze sobą do Ameryki, nasze kasety. Myśleliśmy, że tam będzie bardzo dużo ludzi, a tak naprawdę prawie nikt się nie pojawił. Jakimś szczęśliwym trafem udało mi się iść do księgarni w tym wielkim kościele ostatniego dnia, wcześniej rano, kiedy właśnie mieliśmy odlatywać. I oni wzięli wszystkie kasety, które przywieźliśmy ze sobą. Dwa tygodnie później dostaliśmy telefon, że sprzedali już wszystko i zamówili znacznie więcej. To było nawet jeszcze przed tym, kiedy podpisywaliśmy kontrakt z wytwórnią płytową w Ameryce. W ten sposób tak naprawdę wszystko dla nas się zaczęło. A cudem tego wszystkiego jest to, że żyję po to,
żeby jeszcze bardziej się w Tobie zakochać. Patrzę w przyszłość dość często, ciągle bardzo mocno troszczę się o nagrania i myślę, że musimy stworzyć nasz najlepszy album. Myślę, że coś wzrasta w naszej piątce i sprawia, że jesteśmy gotowi, żeby zrobić coś naprawdę cudownego. Nie wiem, co to jest, ale czuję, że to jest w nas. Czy chcemy kontynuować, czy może po prostu to skończymy? Żaden z nas nie chce skończyć, ponieważ my ciągle czujemy się gwałtownie wzywani do robienia tego, co robimy. To wszystko zdecydowanie nie jest dla mnie proste w tej chwili. Nie czuję się, jakbym był na skrzyżowaniu dróg. Dla mnie jest jeszcze wiele pytań, na które nie zawsze jest odpowiedź. Ale kiedy zabieram się do grania, nic innego już się nie liczy. To jest coś, do czego Bóg ciągle wzywa mnie. W ten sposób jestem tym, kim Bóg chciałbym był. I wydaje mi się, że w tym momencie jest to jedyna prawdziwa odpowiedź na wszystkie moje pytania. Myślę, że wszyscy mamy to poczucie, że nasze zadanie nie zostało jeszcze skończone. Ale myślę także, a co to za zadanie? I to jest ten moment, którego mój umysł już nie dosięga. Wydaje mi się, że teraz jest niesamowita okazja, aby pomyśleć, patrząc na to wszystko, na ten cały biznes chrześcijański, w co my tak naprawdę wierzymy. I zacznijmy w końcu w to wierzyć, a może radykalnie zmienić świat. A więc teraz jest czas dla nas. Widzicie, nawet nie znam chwytów. Gdzie jest Stuji? Czas, abyśmy świecili twarzą Chrystusa Boga. Żadnych kompromisów na wszystko. Jezus Chrystus jest Panem. Teraz jest czas dla Niego. Tekst polski na zlecenie Opoka TV, Klaudyna Balikowska.